Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale Tiger83 z tej strony Fishing Planet. Witam serdecznie w kolejnym odcinku i słuchajcie, tutaj dostałem info od moich klubowiczów akurat, że dzisiaj ruszył event świąteczny Fishing Planet. Także wejdę i zobaczę, czy cokolwiek nowego jest do robienia, czy jest to, co było zawsze. Jak wiecie, wszystkie eventy mam zrobione, wszystkie misje mam zrobione, wszystkie rybki. W każdej formie, czy to tylko są zwykłe, czy tylko medalowe, czy tylko unikatowe, również wszystkie rybki, potwory również są złapane. Wszystkie gatunki, także wszystkie unikaty medalowe, zwykłe. Nie podoba mi się tylko właśnie format tych nowych zakładek, jak się zmienił ten design z tymi misjami, jak również te 5 zakładek w sklepie. To mi się bardzo nie podoba, że to zmienili w tej starej formie. Mi się to bardziej podobało, wyglądało to przejrzyście, aniżeli jest teraz. No ale nic, są zmiany, pompowanie też słabo działa, już nie ma tych fajnych walk, jak były na zamkniętym tutaj kowrotku na maksa. Ale zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, jak się pojawi morskie łowisko. Mam nadzieję, że też będę mógł coś tam nowego podziałać. Również pięcioosobowe wyprawy na łodzi również mogą być w porządku. Więc słuchajcie, jest. Event świąteczny. Christmas Holiday. Najlepsze życzenia z okazji świąt. Witamy w przygodach Christmas Holiday. Jak widać na zdjęciu mamy, czyli to będzie też również DLC do kupienia, bo są petardy, jest choinka, są wędki w designie świątecznym. Tak, jest świąteczny pokrowiec, świąteczny kołowrotek. Pomóż świętemu Mikołajowi uratować sanie, odnajdując wszystkie zgubione prezenty i ozdobę na choinkę. Czyli to co było po staremu. Czyli to będą łapania zdobione ryby, to wam pokażę. Złap mitycznego kryształowego miętusa. Również to jest nic nowego. Czyli na tym łapane na Albercie, to no, miętusa mogę w sumie połowić. Poczuj ducha świątecznych wędkarskich przygód za sprawą tego, aha, świątecznego magicznego zestawu, czyli tu już promują, żeby go kupić. Będzie tu pokazana zawartość? Nie. Ten dodatek kosztuje, widzę, 89 zł. Zobaczymy, czy będzie pokazane w zestawach. Christmas Magic Pack. Ale nie polecam. Takie fantastyczne ryby jak, aha, futrzasty pstrąg i łosoś rogaty zostały zauważone w zimnych wodach jeziora Białość. Czyli to jest po staremu. Futrzasty pstrąg i łosoś rogaty, za te rybki dostajemy chyba bitcoiny. Nie, przepraszam, nie bitcoiny. One są w formie unikatów i łapiemy je. Strzelamy fajerwerki, po wystrzeleniu fajerwerków od razu rzucamy wędkę i jest od razu jedna z tych dwóch rybek. Ewentualnie jak jesteśmy na pokoju dla znajomych czy na lasowym, jeśli ktoś odpala fajerwerki i my w tym czasie zarzucimy wędkę, to jest szansa właśnie na puszczastego pstrąga i łososia rogatego. Łosoś rogaty jest tutaj, nic innego tutaj jak łosoś tutaj szlachetny, tutaj z rogami, gdzie waga jego jest mniej więcej do 10 kg, a futrzaste pstrągi chyba są do 6, chyba maksymalnie z tego co pamiętam. Zobaczone w zimnych wodach jezior Białoś. Łów ryby bożonarodzeniowe. Bierz udział w wypróbowaniach pogromca futrzopiłek i rogi trofea, czyli to jest, są do osiągnięcia, trzeba. A tu czapka Mikołaja i takie inne tutaj pierdółki za parę bitcoinów, to też wam pokażę. Żeby otrzymać jako nagrodę wyjątkową czapkę z rogami, czapkę Mikołaja, no to właśnie to co powiedziałem, te czapki posprzedawałem, one były warte po kilka bitcoinów. Wygrywaj wyjątkowy kajak Elven za wypróbowanie wyścigi rybne. Tego kajaku chyba nie mam. Szukaj prezentów na wszystkich zbiornikach wodnych i otrzymaj fajerwerki na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Czyli również fajerwerki, zaskakanie po łowiskach, nie wiem czy przynęty są tutaj świąteczne, tego nie pamiętam. Tak to wygląda.
Czyli tutaj podsumowując, nic nowego, nic nowego. Będziemy tutaj ubierać choinkę poprzez łowienie zdobionych rybek. To wam pokażę. Rybki będą przyzdobione różnymi bombkami, dekoracjami świątecznymi. Kryształowy miętus na Albercie, także spoko. I tutaj przy odpaleniu fajerwerku futrzasty pstrąg, łosoś rogaty. I tutaj załapanie tutaj tych futrzastych pstrągów i łosoś rogaty. Nie pamiętam ile, w sumie 250 chyba sztuk na każdego, na każdą rybę, chyba coś koło tego. Właśnie jest czapka Mikołaja i czapka tutaj właśnie z rogami, tak? Tylko kajak nie pamiętam, czy to dorobiłem, ale ja wyścigów chyba nie robiłem. Także tak to wygląda. Jeśli chodzi o ligi, z tego co mi to klubowicze pisali, przede wszystkim tutaj Pychu pozdrawiam, Rubiksa, czyli Grzegorza i Sierżanta również pozdrawiam. Liga jest jeszcze rozpatrywana, a miała ruszyć dzisiaj o 11. Czyli jak się kończyła stara, początkujące o 11 i o 11 miała ruszyć nowa, czyli w naszym przypadku już po awansie Liga Amatorów, tak? Mamy łącznie 32 624 punkty. Tutaj widzę, że tutaj wiceprezydent, tą osobę, którą tutaj zaprosiłem, bo wysłała zaproszenie Blacha 53, ale gościu do 21:30, jak Roxis, przepraszam, jak tutaj Grzegorz pisał. Nie dał w ogóle żadnego odzewu, nawet nie napisał nic, także nagród tutaj za darmo nie będzie. Sytuacja tutaj wygląda tak, czyli tutaj jednak sierżant nie przegonił mnie. To dobrze, mam drugi wynik u siebie w klubie, tak? Punktowy. My tutaj nikt z punktami się nie ściga, oczywiście to tylko taki mały smaczek, można powiedzieć. Tutaj Grzegorz najwięcej zrobił. Ja 4,5, sierżant 4,200, Pachu 3,900, Roxis 3,700. No i login, którego dodałem. Tylko co dodałem i od razu do nas przyszedł i zaczął farmić punkty, także zrobił 304, także tu szacunek się oczywiście należy. Bardzo dobra robota. Cinek też troszeczkę od siebie dołożył. Zobaczymy. Na razie mamy, wszyscy tutaj mamy punkty. Nie tak jak, że jak wtedy miałem 20 osób i punkty miały tylko 8. 8 klubowiczów, po wywaleniu połowy już punkty mają wszyscy. Tutaj jest, mamy na razie 8 miejsc wolnych. Tu jeszcze leciła z tego nad Ksetkiem i nad Rakietnicą. Ale na razie punkty zdobywali. Jeśli tutaj dojdą osoby, które będą tutaj pomagały nam w punktach. Tak jak trzeba, tak jak się należy, to wtedy zobaczymy, jeśli tutaj miejsca nie będzie. Bo im wyższa liga, tym lepsze nagrody. Także no, warto powalczyć. Bitcoiny, przynęty X-Series i nie tylko tego, jest dużo naprawdę. I zobaczmy, co tutaj z tymi ligami. Aha, czyli rozpatrywane, cały czas rozpatrywane. A miał być dzisiaj, czyli 14, tak? O 11 po zakończeniu ligi początkujących miała się pojawić od razu liga amatorów, tak? Aha. I wejść na razie nie można. Okej, wszystko jest wyszarzone, bo byliśmy w dywizji początkujących, tak? Tutaj jest już liga amatorów. Jak widać, jest wszystko rozpatrywane. Okej, wejdźmy w misję. Wydarzenia. Zbadać, opanowanie, zbieranie, potwory. No to wychodzi, że żadnej misji nawet nie mam do zrobienia, tak? Boże, to mi to się nie podoba tutaj, oto. To jest na niesamowity minus. Ja się gubię jeszcze w tym, tutaj jak to zostało dodane w tej formie. Wydarzenia. Jest Halloween. Jest holiday. Christmas holiday. Czyli uda na jezioro Białe Łoś, na Sanie Świętego Mikołaja, weź worek na prezenty
To będzie od razu przy tym domku choinka, którą będziemy dekorować. Łososiowy zaprzęg, czyli no tutaj musimy złapać dwa łososie rogate 5-7 kg, dwa łososie rogate 7-9 kg i 2-9-10 kg, czyli to co mówiłem, one są do 10 kg. I złap łosoś rogatego 10 kg. One są to tak jak łosoś szlachetny, tam do 10 z małym haczykiem, to jest maksymalna waga. Nie wiem dokładnie ile, ale mój jedyny medalowy łosoś szlachetny w starych jeszcze czasach to tam przekroczył właśnie minimalnie 10 kg, to zaraz zobaczymy sobie. Worek Świętego Mikołaja, czyli tutaj. Aha, czyli to ten wyścig chyba, tak? Tylko widzę, że mam wszystko pozaliczane, a tutaj czerwone, białe, pudła, niebieskie, pudła są 0. Aha, czyli tutaj jezioro Emerald, Falcon, Tyber. Tutaj mamy odpowiednie kolorki do zbierania. Dekoracje choinkowe. To co mówiłem, każda z rybek będzie tutaj odpowiednio tutaj przyzdobiona. Złapryby noszącą czerwoną kulę na jeziorze Samotna Gwiazda lub Neharin, czyli rybki będą przyzdobione bombkami 10 sztuk. Prosta sprawa. Następnie mamy rybę noszącą laskę cukrową Leśni Wila, lub, czyli Czechy lub Budź lub Kanał Gandawa w Holandii. Tu chyba będą karasie, jak mi pamięć mieli, zaraz zobaczymy. Następnie mamy 10 ryb noszącą Greenlandię na Mudwater lub Falcon. 10 ryb noszącą ozdobę na skalny bądź Everglades, i tutaj z aniołkiem jedna sztuka złap rybę noszącą czubek choinki w kształcie anioła na Emerald lub rzeka Tyber. Pokażę te rybki. Przywołanie kryształowej kuli, zdać sanie Świętego Mikołaja, zaprzęgnij łososie do sań, dostarcz worek Świętego Mikołaja do sań, udekoruj choinkę, czyli wszystkie tutaj musimy rybki, te które teraz pokazałem, zaraz pokażę zresztą, noszące ozdoby wyłowić. I jeden mityczny kryształowy miętus, prosta sprawa, w tym miejscu gdzie są miętusy, nic tutaj się nie zmienia, także nic nowego nie doszło. Event tutaj jest w tej formie, co był ostatnio, nic nowego nie zostało dodane. Ja jeszcze nawet z łowiska nie wychodziłem, żeby ponaprawiać sprzęt. Pokażę wam te zdobione ryby. Jak wygląda płuczasty pstrąg, kryształowy miętus, łosoś rogaty. Lecimy na sam dół. Wszystkich gatunków, jak widać, jest Fishing Planet 284. Tutaj bodajże chyba dla Tomasza 89. Pozdrawiam Tomasz. Brakuje dwóch gatunków. Ciekawy jestem jakich. Dwóch gatunków mu tylko brakuje. Lecimy dalej, bo tutaj te rybki zdobione, niektóre są małe. Polecimy od najmniejszej do największej. No niech będzie. Te babki chyba, ale a to chyba nie z eventu świątecznego, bo ta czapka Mikołaja może kurczę zmylić. Chociaż nie, czyli to co było na łapanie na te pierniczki, te trudlite przysmaki świąteczne widzę, i szafa grająca, która odpalała beznadziejną muzykę, to widzę, że tego nie ma. I również oprócz tych babek, również były w trzech kolorach, czyli niebieskim, zielonym i czerwonym, też również basy, nie? To też zaraz będziemy widzieć. Dobra, jest pierwszy, czyli zdobiony bas biały, czyli rybka z bombką, także widzicie, Samotna Gwiazda, 10 sztuk, tak? Do złapania. To on po prostu występuje tam, gdzie są basy białe, rzucamy w te same miejsce, mały haczek, odpowiednia przynęta i bez żadnego problemu. Oto to jest z grudnia raku, ok. I to na Emeraldzie, tam to właśnie nie dodali tego. Dobra, lecimy dalej. Zdobiony pstrąg z Colorado na skalnym, czyli jest przynęta świąteczna już wesoła, nana obrotówka, 4-gramowa z haczykiem 1.
Sznyt to będę wypadać chyba ze skarpet albo z pudełek, już nie pamiętam. Czyli na wyszczególnionych łowiskach będą pozaznaczone na mapie, trzeba latać i zbierać sznęty, nie? Zdobiony złoty pstrąg z Colorado, jak widać przystrojony w tą ozdobę z ryby. Tak będzie wyglądał, jeśli będziemy ciągnąć i będziemy miał tą ozdobę, wiadomo, że to jest on. W tym miejscu oczywiście wszystkie łapimy rybki, gdzie występują ich po prostu odpowiedniki, tak? Tylko będą po prostu zdobione świątecznie do zrobienia eventu. Historyczny to nie. Następnie mamy tutaj w takie lampki zdobiony łosoś Clarka, jezioro Falcon i tu przynęta wesoła wahadłówka 7-gramowa 1.0, taka zielona, blacha wąska i tak wygląda zdobiony łosoś Clarka na Falconie, także bez żadnego problemu, wiadomo gdzie są. I przynęty te na pewno spinningowe, mówię, albo ze skarpet, nie pamiętam, albo z prezentów wypadają. To trzeba po prostu byłoby zobaczyć, jak ja robiłem ten event, tam wszystko jest robione na live'ach, także wystarczy wpisać na YouTube Tiger83, event bożonarodzeniowy i wszystko będzie widać, jak ja to robiłem, nie? To jest to. To jest 3, a tamtego było więcej. Czwartą rybką bożonarodzeniową eventową do łapania. Kryształowy miętus, jezioro Biały Łoś, proszę bardzo, na sinerka. One chyba są do 5 kg i są ładne, nie? Są ładne, takie, no, taka, tak jak Alberta jest zimna i tam duże, duże głębiny są, kilkadziesiąt metrów nawet w najgłębszym miejscu. Także ten kryształowy miętusik wygląda spoko, wygląda na pewno ładniej, aniżeli ten zwykły paskuda nasza, nie? Chociaż też ma swój urok, przypomina czasy prehistoryczne. On jest do 5 kg na białym łosiu, jak widać. Ok, następnie mamy kolejną ozdobioną rybkę, tak samo jak poprzednia rybka, te ozdoby tutaj choinkowe. Lampki, czyli zdobiony sumik kanałowy złapany na zamrożone kawałki ryb. To jest nowa również przynęta eventowa bożonarodzeniowa, ale również myślę, że śmiało będzie można go złapać na normalną przynętę, tylko po prostu trzeba będzie, myślę, troszeczkę dłużej poczekać, bo mogą brać po prostu zwykłe, nie? 4,991 gram, tak wygląda zdobiony sumik kanałowy. To 4, 4, 4, 4, 4. Nie tych kierbek jest wszystkich. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha. Okej, okay. I jeszcze jakaś ryba z tym aniołkiem. A to nie wiem, czy przypadkiem, ale to chyba nie jest. Kryształowy miętus, chyba nie, nie? O, właśnie, ostatnia rybka na świątecznego popera 14-gramowego z kaczykiem 2.0. Jest to świąteczny poper. Boleń, tak? Na tybrze złapany 6,412 kg. To taką laskę, tą słodką cukrową, przyzdobione na płetwie grzbietowej. Tak wygląda. I chyba to wszystko. A z tym aniołkiem jeszcze musimy znaleźć rybkę. Jeszcze to, o, to widzę, że ich więcej jest. Następnie mamy do wyboru pewnie, aby tylko dekoracja się zgadzała. Tutaj również te ozdoby, tutaj lampki choinkowe, Maskinong na Michigan, wesoły jerk 42-gramowy z kaczykiem 6.0. Ten jerk jest spoko. Zdobione Maskinong tygrysowy. Tak wygląda.
No to mamy wyszczególnione chyba dwa jeziora, albo tu, tak? Tutaj mam nadzieję, tak na marginesie, że kiedykolwiek uda mi się na Michiganie osiągnąć tutaj magiczną barierę 9 kg, jeśli chodzi o tego sandacza. Mam nadzieję, że kiedyś to się uda. I również cel jeszcze taki drugi mój, żeby złapać pierwszego karpia 30 plus na delcie San Joaquin. To takie wyzwanie moje. Krampus to niby też świąteczny, ale nie w tym evencie. A nie wiem, gdzie są te. Dobra, mój największy miętusik oczywiście to już rekord z Alberty, gdzie miałem powyżej gdzieś chyba, kurczę, nie pamiętam wagi, czy to było ponad 9 kilo chyba. Nie pamiętam dokładnie wagi, ale to na Selengę kapitalny miętus 11,637 ponad metr. Dobra, widzę, że jedną rybkę pominąłem co najmniej. Łosoś rogaty, to co mówiłem podczas odpalenia fajerwerków, jeśli jesteśmy sami, odpalamy fajerwerki, rzucamy od razu spinning i wchodzi łosoś rogaty albo futrzasty pstrąg. Tu mój największy 10 kilo 838, to prawdopodobnie one mogą być chyba do 10 900 albo do 11 kg. Tak wygląda i to zaliczę jako rybę unikatową. To jeszcze będzie niższe na pewno futrzaste pstrągi, które są do 6 kg czy 6,5, coś takiego. Również tak samo przy odpaleniu fajerwerków jest Nashinera 6,98 kg. Największy złapany, tak wygląda z futerkiem. A gdzie jest ta ryba z aniołkiem? Chyba, że po prostu. Bo jest jedna ryba chyba do złapania z aniołkiem. Może o tego miętusa chodzi, czy niekoniecznie, już nie pamiętam. Jaka to ryba z aniołkiem była do łapania? Dawno to robiłem, także. Aha, Emerald bądź Tyber. Dobra, w takim razie idziemy na dół jeszcze raz. Spróbujemy znaleźć tą rybę w takim razie. Spróbujemy znaleźć tą rybę. Idę na sam dół i szukamy ryby z aniołkiem. Wszystkie rybki eventowe mam, także kwestia tylko, bo nie pamiętam, nie? Co to była za ryba? Gdzie jest ryba z aniołkiem? Nie. Historyczny to nie. Nasze kapitalne żywce, nie? Kapitalne żywce, może jeszcze jego uda mi się ponad kilogram kiedy złapać na makomaku. Widzę. Tego się udało. Dobra, ale to nie ich szukam. Gdzie jest rybka z aniołkiem? No nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Co to za ryba była? Ale teby tybr albo emerald, tak? O! Zdobiony sandacz przegapiłem, a to bo mówię, bo to dwa łowiska są do wyboru z tą laską cukrową. Tu jeszcze jest ewentualnie właśnie z Holandii zdobiony sandacz z kanału Gandawa. Ever mega ciężka rybka do złapania w unikacie. Kto ją próbował łapać, to wie o co chodzi. Ona chyba jest do 3 kg, także mój jedyny zacny. Zacznę. 2,940. Gdzie ta rybka z zdobiony pstrąg? To również świąteczne ozdoby. O, dobra, jest. Jest.
Mamy naszą zgubę, czyli tutaj rybka z tym aniołkiem na płetwie grzbietowej, rzeka Tyber. Tylko tam była rzeka Tyber? Zaraz jeszcze raz zerknę. Bo tam była, kurde, chyba rzeka Tyber i Emerald, tak? Coś tu, kurde, jest nie halo. Albo ja coś pomyliłem. Wkurza mnie to ta forma, niestety. Emerald lub Tyber. A no to się zgadza. Emerald lub Tyber się zgadza. Ok. Emerald lub Tyber. Zdobiony pstrąg marmurkowy, również przynęta eventowa, bo one najlepiej biorą na przynęty eventowe. Jest to wesoła blacha pojedyncza w kolorach naszych narodowych biało-czerwonych. 28 gram z haczykiem 2.0. I mamy naszą tutaj, czyli dwie rybki będą, tak? Bo jest Emerald i jest Tyber, ale nie wiem, już tamtej nie będę może szukał. Rzeka Tyber, zdobiony pstrąg marmurkowy, 3,28 kg. Tutaj mamy do płetwy grzbietowej przyczepionego świątecznego aniołka, tak? Znalazła się zguba, czyli po prostu zdobiony. I z Emeralda, tak? Czyli rybki na pewno do. No to największy jest oczywiście szupak czarny. To może spróbuję znaleźć tą drugą rybę w takim układzie. Zdobiony. Będzie przed unikatowym, tak? Jak coś szukać nazwę zdobiony. Chociaż nie wiem, czy może ja nie łapałem po prostu, na to wychodzi. A jest. Zdobiony szczupak czarny, zamrożone sznery, również jest to przynętka eventowa. Jest. Wszystko się zgadza. Jest złoty aniołek na płetwie grzbietowej. Nie, bo wszystkie eventowe, także no, musiałem mieć, tylko musiałem znaleźć. Także jest. Tak to wygląda. Czyli na te tutaj łowiska, które mamy tutaj wypisane na przynęty eventowe najlepiej. Teraz zobaczymy, czy w sklepie są do kupienia. To jest pierwsza rzecz. Mogą być, ale za bitcoiny podejrzewam. Tylko nie wiem, czy ja będę widział to na łowisku. W sumie i tak muszę schodzić po naprawie sprzętu. Wyjdziemy sobie. Boże, to tak mi to zakładki to 5 wkurzają, tak jak te misje, że masakra to, co oni pozmieniali, nie? Przynęty. Zobaczymy, czy to coś nowego, chociaż to w żywych, jeśli chodzi o. Jesteśmy tutaj na łowisku, to nie będę widział wszystkiego, nie? Także sobie na pewno wyjdziemy. Tutaj mam i tak muszę ponaprawiać sprzęty już pod kątem startu w lidze amatorów. Tutaj mam 504,5 kg, 115 tysięcy, 412, dwie pełne siatki były na pewno, po 500 kg ponad, czyli w sumie około 230 tysięcy, plus chyba tam jedna była niepełna, także gdzieś 250 mniej więcej liczę, no to i tak myślę, że 200 tysięcy na plusie lekko ręko wyjdę, bo tutaj najwięcej zapłacę za siatkę, a za naprawę tych alerandów. Z pławikóweczki i troja to tam naprawdę śmieszne pieniądze wyjdą, także przy okazji wyjdziemy sobie, bo i tak będę musiał naprawiać sprzęt i tak. Także żeby już tego nie robić na live'ie. A tylko jeszcze roknę, czy jest pokój tutaj klubowy cały czas do wyboru? Jest. Ok. Ale jak widać tutaj, jeśli chodzi o ligę, na razie rozpatrują wyniki, tak? Rozpatrują wyniki. Hajs spłynął elegancko. Także też tutaj na dużym, bardzo dużym plusie, łapiąc te rybki, siatka 500 kilo w zupełności wystarczy. Po co brać 700 i tak nie zapełnimy, a za naprawę 700 dużo większe pieniądze są, tak? Za każdy dzień. O, od razu 3 alarandy, pyk. No mówię, nie? Śmieszne pieniądze, naprawdę. Resztę sobie potem ogarnę. Idźmy najpierw może do sklepu. Pokaż może mi wszystkie, przynajmniej dużo tych zakładek będzie. Widzę, że te świąteczne są, takie jak pierniczki. One chyba cały czas były chyba do kupienia. Zrobię tak, będzie może łatwiej tutaj. One chyba cały czas były. Nie pamiętam, czy one cały czas były, czy teraz z powrotem wróciły, nie? Bo tych rybek nie ma.
Musieli chyba dodać. Dobra, są do kupienia za bitcoiny. To jest na Mintusa, dokładnie tak, chociaż ja go złapałem, jak widać, na Shinera. Zamrożone Shinery, zamrożone rybki za bitcoiny. No nie opłaca się tego kupować, wiadomo. I również powinny być zamrożony kawałek małych ryb. A jest, jest za 3, widzę. Wszystko się zgadza, wszystko jest. To i również myślę, że tutaj blaszki. Na pewno również są do kupienia za bitcoiny. Wesoła blacha pojedyncza, widzę, że jest. Również ta, co mówiłem, wahadłówka płaska, wąska, zielona również jest do kupienia. Chyba, że ktoś chce, to może kupić, to wiadomo, nie? Teraz mnie interesuje ten zestaw, to będzie w misjach sporta chyba. Nie, będzie tu w premium, o tutaj, tutaj musimy poszukać. I zestawy zdarzeń, zobaczymy, ten Christmas pack jest. Jest nawet kajak. Ja ten kajak chyba miałem, kurde, nie pamiętam, ale chyba miałem. Nie opłaca się kupywać. Nawet dla tego kajaka. Za 59 zł. Tutaj mamy 25 bitcoinów, fajerwerki, czyli śmiecie. Jest kajaczek. 9 km, czyli chyba tyle co mój Triton. Schowek na magazyn dodatkowych 10 miejsc i przepustka na białego łosia. Plus licencja zaawansowana na Albertę Biały o 7 dni. Nie warto. Tu pewnie widać, że są wędki w designie świątecznym, kowrotki, fajerwerki. Ciekawe, czy przynęty będą? Pewnie tak. Casting mamy do 25 kilo. Następny casting mamy do 23. Spinnik mamy do 11 kilo. Do 12 kolejny spinnik, kowrotki, castingowy. 20 kg, kolejny multiplikator jest do 22, kowrotek spinningowo-spławikowo-gruntowo-fiderowy, wiadomo o co chodzi, 9,5, 11, świąteczny pokrowiec, ale dla mnie bez wartości, bo tylko na 4 wędki, świąteczna kurtka, może nie świąteczna, ale wygląda fajnie, ale no ja mam lepszą, to bez sensu, fajerwerki po 25 sztuk, każdy rodzaj, żyłki. Plecionka 9.1, wszystko do kupienia w sklepie, plecionka 0.28, 13 i 6, mono 0.35 do 7.2, mono 0.50 do 14.5, przynęty sztuczne, czyli inne na razie widzę, są to obrotówka kula, lachaczek 2.0, 5 sztuk, 5 sztuk, 2.0, 5 sztuk, również 5 sztuk, crankbait to jest ten langusta do 1.30, 2 metry 3,0, o to kiepsko widzę, nocny 3,0, lemon, czyli cytryna 4,0 haczek, okoniowy 3,5 metra 2,0, tęcza 3,5 metra 2,0, kolejny okoń 5, na 5 metrów schodzący 3,0 hak, langusta 5, na 5 metrów 3,0, lemon, cytryna również 3,0, smerw potocznie, czyli biały, niebieski również 3,0, 4,0, kolejny smerw dymny 9 metrów schodzący z haczykiem 4,0, narzędzie, czyli siatka. Dla osoby początkującej myślę, że spoko, bo 20 kg pojedyncza ryba i 100 kg max, także dla początkującej osoby na pewno spoko, ale nie warto wydawać kasy. Rozbudowa magazynu 40 slotów, szablon i przepustka na białego łosia. I licencja zaawansowana na biegu 8 na 7 dni, czyli też nie warto, nie warto, przede wszystkim nie ma tych przynęt eventowych, czy to na spinning, czy to na spławik grunt, tak? Nie ma, nie ma, po prostu nie ma, także nie opłaca się, nie opłaca się, w ogóle wydawać na to pieniążków, nie? Tutaj widzę, że piernikowa melodia, a to już nie ma tej szafy grającej. Tak, bo szafy grającej chyba nie ma, bo nie było żadnej informacji. Ja to chyba kupowałem wtedy, jak to pierwszy raz wchodziło, bo tak. To już to, chyba, że ktoś nie robił, to może być, to musicie u siebie sprawdzić, nie? Jeśli chodzi o zestawy zdarzeń, no to tyle. Czyli nieopłacalne, jest to po prostu nieopłacalne, nie? Wracając do emisji, ja ten kajak chyba miałem. Mi się wydaje, że ten kajak miałem.
bo wszystko tutaj mam pozaliczane, tak? Nie, w 100% robiłem, w 100% robiłem. I tutaj, aha, a kajak jest do zdobycia za... Tak, usprzedawałem. To jeszcze wam pokażę te osiągnięcia za łapanie 20, chyba, nie wiem, czy 250 sztuk. Tego już mi nie pokażę nagród, ale to są czapka świątecznego Mikołaja i czapka z rogami. Tu jest za chyba 250 wystrzelonych fajerwerków, jak się nie mylę. Tu mamy pogromca futrzo piłek 3, czyli za chyba 250 sztuk, jak nie pamięć nie myli. Puszczasy pstrągów i to samo łososie rogate. No i też jakaś nagroda jest, już nie pamiętam co, za złapanie też chyba, nie wiem, czy 250, czy 150, już nie pamiętam tych rybek i tu miętus, tak? Także chyba to tyle. Także podsumowując tutaj ten event świąteczny w tym roku bożonarodzeniowy, który będzie trwał nawet też nie wiadomo to właśnie jest napisane do kiedy. Kiedyś to zupełnie inaczej wyglądało. Był pokazane ile czasu trwa event. Ładnie to wyglądało. Teraz to tak jest no nie powiem brzydko jak, że no nie wiadomo o co chodzi w ogóle, nie? Masakra. Mi to się w ogóle nie podoba. Nie wiadomo. Ile, do kiedy? Prawdopodobnie 2 tygodnie od dzisiaj, tak? Tak mi się wydaje. 13 dni, coś koło tego może trwać, czyli do początku listopada. Chyba. Nie mamy pod innego terminu. Tak samo tutaj, jak u innych graczy, mogę podejrzeć, od kiedy grają, tak u siebie, jak miałem kiedyś, już nie mogę tego podejrzeć. Bo to też zabrali tutaj, jak doszły kluby. Z tym, że ja pamiętam doskonale, wielokrotnie pokazywałem. Fishing Planet na PlayStation pojawił się 29 sierpnia 2017 roku, a ja gram na Fishing Planet od 30 sierpnia 2017 roku, czyli już ponad grubo 6 lat od samego początku. Nie wiem, czy to było kilka czy kilkanaście godzin po premierze, coś koło tego. Nie pamiętam, ale tu na telefonie sprawdziłem, że mam w grze 4000 chyba. 509 godzin, czy 4709 godzin, coś koło tego. Jeszcze zaraz dokładnie sprawdzę. O, 4709 godzin. 4709 godzin mam spędzonych w Fishing Planet, nie? Przez ponad 6 lat. Także tak to wygląda. Także nic nowego nie mamy do łapania i tutaj na pewno no, mamy tutaj łowiska wyszczególnione tutaj z czapkami Świętego Mikołaja. Możemy sobie pójść na Emeralda. Tylko ja siatkę ściągnę, bo nie chcę płacić za kolejny. Tu zajdzie na mi kolejny punkt wytrzymałości. To po co? Bez sensu. I polecimy sobie na samą tą gwiazdę, także zobaczycie. Nie pamiętam, z czego te przynęty leciały. Ze skarpet chyba. Tak mi się wydaje, że chyba kurde ze skarpet. Nie, no po prostu. A niech będzie na lasowym. Nie pamiętam. Dawno to robiłem, także skąd te przynęty leciały, nie pamiętam. Wiem, że chyba. Ja chyba kilka tych przynęt kupiłem za bitcoiny. Jak mi pamięć nie myli. Dobra, wszystko mamy tutaj. Idę najpierw po robaki. Mamy worek z prezentami, mamy prezent i na pewno jest skarpeta. Idę tutaj. Przy okazji wezmę robaczki i tutaj z tego co pamiętam gdzieś na. A, dobra, jest, jest. Widzę skarpetę. No, jest. Czyli szukamy na tych wyszczególnionych akwenach właśnie taki skarpet prezentów i chyba raz dziennie, jak mnie pamięć nie myli, tak mi się wydaje. Zobaczymy. O. Jeśli zawinę, bo chcę zobaczyć, czy będzie jakiś komunikat. Nie ma. Czy to raz dziennie do zbierania? Nie pamiętam. A jest szafa grająca, jest. Czyli również te tutaj rybki, czyli te babki,
Te, które pokazywałem, tak, te basy i coś tam jeszcze było, babki basy. Odpalamy szafę grającą za te srebrne żetony, można powiedzieć, leci muzyka i łapiemy po prostu te rybki. To też do niczego jest niepotrzebne, nie? Ale ja to robiłem, a ktoś tego nie robił, to może mieć to zadanie, nie? Tam były to też czapkami Mikołaja, czyli te basy w trzech kolorach, babki w trzech kolorach. Zaraz tu się pojawią. Właśnie basy. Na melodzie je łapałem. Jest Araku. Też w trzech kolorach i babki w trzech kolorach. Dobra, ok. Lecimy do wora z prezentami. Zobaczymy, czy coś wypadnie, czy nie wypadnie nic. Aha, wyposaż latarkę Mikołaja, zaczekaj do zmroku. Latarkę Mikołaja nie wiem, czy ja mam w magazynie, nie pamiętam. Tutaj coś się zbierało. Tutaj coś się zbierało, nie wiem, czy jakieś tą śnieżną zanętę, czy coś takiego. Ja mi zostawiłem kilka paczek. O, no proszę, i do magazynu. Czyli tutaj jest. Ja tego nie będę robił, bo mi to niepotrzebne. Z takich tutaj prezentów wylatują przynęty, nie? Czy to tak jak teraz Shiner to wyleciało, tak, czy Minoga? To również przynęty spinningowe. No i tak jak na każdym evencie, to wszystko losowo wypada. A tutaj chyba się zbierało te zanęty, tak mi się wydaje. Pokażę je w magazynie. Już tu nie będę. I wtedy tutaj w tą latarkę świętego Mikołaja, jeśli ktoś ma i przewijamy na noc i tam wszystko się świeci, co trzeba tam zbierać. I chyba się dostaje chyba tą za zebranie chyba tam wszystkich chyba 10. Tylko nie pamiętam, co się zbierało już, nie? A zaraz pokażę. Musimy wejść tylko na zanęty. Może być na będzie w słuchaj. Batu. Czysty śnieg. Zanęta na kryształowego miętusa, chociaż i bierze bez. Też chyba zostawiłem sobie tak, piekielna zjawa, wiedźmo zjawa. Tutaj chyba coś takiego się zbiera z tego, co pamiętam, nie? I teraz mi to poszło do magazynu, bo mam pełny plecak. Jak zwykle ja zawsze jestem tutaj na full. Musiał sobie jeszcze ewentualnie coś tutaj pokombinować. No, to mi zostało jeszcze z ostatniego właśnie tego eventu na Mintusa. O, i te zamrożone rybki, czyli to są szyniarki chyba, tak? A wykorzystam przy okazji może. Także tak to wygląda. Jeszcze pokażę cenę, bo chyba najdroższą przynętą jest chyba ten żerk do kupienia. Z tego co pamiętam. Woblery, tak? Tak, chyba woblery, jak się nie mylę. Poza eventem chyba nie można kupić. Nie. Pływający? Świąteczny poprez za 25 bitcoinów. Także jeśli komuś nie będzie wypadać, no to jak uważacie, nie? Ale osoby, które mają dużo kasy, mogą skakać po łowisku i wtedy liczyć na farta. A gdzie jest ten żerk? No, on powinien być teoretycznie. A, dobra, wszystko jasne. No i jest, tak, najdroższa przynęta, tak. Ja tej chyba jej nie kupowałem. Chyba wtedy w DLC, chyba z tego co pamiętam, były przynęty chyba również. To jest najdroższa przynęta za 50 bitcoinów, nie? On naprawdę jest spoko. Także również pokazywałem, również tutaj pozostałe blaszki, wszystkie przynęty na spławik, na grunt czy na feeder również. Również możemy kupić, jest. I obrotówka chyba to była, tak?
jest świąteczna. No te małe rybki, nie? Także to tak to wygląda. Napiszcie proszę w komentarzu, jak wam tutaj się ten event podoba. Ja wszystko mam zrobione, także ewentualnie może wybiorę się na kryształowego Mintusa. Tutaj może przed świętami, może postrzelamy fajerwerkami. Zobaczymy. Także przedstawię wam event świąteczny, który ruszył od dzisiaj, czyli dzisiaj jest czwartek, 14 grudnia. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam nową osobę do zasubskrybowania kanału. Link do mojego Discorda będzie w opisie. I bardzo proszę, zostawcie łapeczkę do góry, będę bardzo wdzięczny. I napiszcie w komentarzu, jak wam ten event się podoba. Także takie umówienie eventu pokazałam mniej więcej, o co chodzi. I przynęty również z mojej strony. To wszystko. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.